papier, który będzie znów suszył. Tak, wiem. Możecie mnie za to znienawidzić, że już trzeci raz w ciągu trzech dni, dwóch, przepraszam, no bo World of Tanks wyszedł w sobotę i w piątek jak chciałem. No ale dobrze, no to słuszne, no to idziemy od razu z grubej rury. No jakbyście nie zauważyli, to jest Blue Scouts 2 i tropikalna rozruba. Poziom trudności normalny. No i zaczynamy. No co, co mogę powiedzieć? Blue Scouts 2. Sandboxowa gra akcji, w której naszym celem jest sianie zamętu na archipelagu wysp Panału. Gra jest bardzo widowiskowa, bardzo dynamiczna, dużo się dzieje, dużo wybucha, dużo strzela, dużo lata i w ogóle wszystko jest piękne. Niuanse fabuły wprowadzę na to taki właśnie wstępniak, w którym dowiadujemy się, że archipelag jest położony w południowo-wschodniej Azji, a my jesteśmy oczywiście Amerykanami, którzy muszą rozwiązać kilka It's agency territory, right? U.S. friendly. Not anymore. And that's why we're here. Someone not dancing to Uncle Sam's tune? The old president was assassinated by the new president, Handak Panay, his son. And he won't pick up the phone. It doesn't sound much like a people person. Right. No, he's attempting to eliminate all opposition. Jeszcze was trying to figure out his agenda when he disappeared. So what? He's gone dark before. No i tu jest właśnie sedno całej fabuły, czyli musimy znaleźć niejakiego agenta Sheldona, który nagle przestał rozmawiać z wujkiem Samem i agencją. No więc tak, nasz niezwykle twardy bohater jest załamany, gdyż Sheldon był jego mentorem w niezwykle rozbudowanej ścieżce kariery. We gathered all available intel onto these memory cards. Marshall here will download them onto your PDA. Blonda Amerykanka, która z wojskiem nie wiedziała, gdzie nam rad i uczy jak być. Takie są gry. Nie kłóci się heroicznie. I właśnie kolejny, ale nie ma, ta gra ma nas bawić, nie mamy tutaj o właśnie, to jest jeden z najważniejszych rzeczy. Skąd mam uderzyć pociski w tym karabinie? Skąd? Dobra, no i chyba teraz przejdziemy do prawdziwej rozgrywki. Krótkie wczytywanie. No cóż, takie są zasady gry. No i leci. Marshall is dead, but he's still got your PDA. No i co? No i tam, o, to takie małe białe, co tam lewituje, to jest truchło naszego kolegi. Wypadł z helikoptera i ma niezwykle cenne dane, które musimy odzyskać. Teraz więc ścigamy go niczym w strefie zrzutu. Pamiętam. Ale był taki amerykański film z nadzajem strefa zrzutu. I właśnie tak robował spotka spadochronowych. No i co, jedna z ciekawszych rzeczy w tej grze, czyli latanie. Latanie jest tu naprawdę ucieszną sprawą, jest to lwia część, zajmuje lwią część gry, ale dzięki temu można naprawdę szybko i bez problemu przemieścić się z punktu A do punktu B, nie tracąc zbyt wiele czasu, a przy okazji naprawdę sprawia to niezłą frajdę. Zresztą ta gra ma wiele takich ciekawych, niekoniecznie autentycznych, rzeczy, na przykład o, taka nieautentyczność. Odrzucamy spadochron, lecimy, 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 otwieramy kolejny, ten odrzucamy, znowu lecimy i znowu, a no niestety, ale teraz będzie kolejna bohaterska, cudowna scenka. Ale nie no, no koniec krytyki, ja mam grać, ja mam się cieszyć tą grą, a nie narzekaj na to, że jest śmieszny. Nieważne, ruszajmy. No więc tak. I zaczęliśmy naszą grę. Jesteśmy wysoko w górach i jest zimno, ale na naszym niezwykle bojowym agenci nie robi to większego wrażenia. O, i to jest jedna z fajniejszych rzeczy. Jak zobaczyliście, w moim celowniku pojawiły się dwa takie migające, jakby to nazwać, takie nawiasy. No i teraz zobaczcie, co się stanie. I to jest naprawdę super rzecz, lina z chwytakiem.
cieszy jak klocki Lego. Duży zestaw, dużo klocków Lego, tak bardzo cieszy, to jest niesamowite, no spójrz. To jest miodnie, jak jeszcze się ma broń, to już w ogóle, to już robi. To jest niesamowite, jak ta gra może cieszyć, to jest cuda. Oho, i chyba już się na potoczą pierwsi przeciwnicy, hops. Hops, no właśnie, i tą liną również można tak na wędkę. Złap sobie przeciwnik. I właśnie, o, ty, panie. No i właśnie, i tutaj już. O nie, ten element nie jest stary. W końcu złapaliśmy się czegoś twardego. Powiem wam tak, tutaj za pomocą tego ptaka można złapać się niemal wszystkiego. Można złapać auto, drzewo, można złapać człowieka, co już przed chwilą zobaczyliście. O, i teraz zobaczcie, taka kombinacja. Wyrywamy i strzelamy. No to w przypadku, jeżeli brakło amunicji, pozwala nam dość szybko i bezproblemowo rozwalić niejednego siatka. Tutaj kulek. No jakoś to jest pistolet, więc nie oczekujemy jakiegoś chłopca, już mogło wydać do ognia. Tego pana już mamy z głowy, ale tam są jeszcze. O i teraz zobaczycie. Tutaj jak namierzę na przykład na kopuły radaru, takie charakterystyczne gwiazdki, albo na ten radar już niekoniecznie, to wyświetla się nam, albo na ten radar, to wyświetla się nam coś takiego jak taki pasek, no pasek życia, ale dobra, przejdźmy już do samej, właśnie dorwali się trochę cięższy ekwipunek i zaczniemy tropikalną, o nie, helikopter. I teraz przejdźmy do tropikalnej rozróby, którą tak tytułowo nazwałem tropikalną rozróbą, więc zacznijmy. Przydałaby się tutaj jakaś piękna symfonia do tego pięknego, cieszącego oczy. Nie, mogę to ująć. I rozwałki, tak. Tak, wszystko leci. Ale ty, pan, no właśnie, wszystko mi tak. Naprawdę to jest tylko uciechę. A tu już gramczę dla już tak bazić, ale naprawdę to jest niesamowite, dajcie dziecku karabin maszynowy, myślę, że jest dużo wypuszczających. Zabawa gwarantowana na bardzo. Chyba już wysadziliśmy wszystko, co było do wysadzenia. No więc tak, wysiądźmy z wehikułu i podążajmy za tą czerwoną strzałeczką. I podbiegniemy kawałek. Hopsa. Teraz taka dość nudna, monotonna scena. Kolejka, widoczki. Spójrzcie, czyż to nie wygląda? Jezu Chryste! Ale to na wędkę. I tak sobie wisi. No patrzcie, czy ta gra nie wygląda pięknie? No nie mówcie, że nie, bo się obrażę. O, kolejne działko. To nawet nie widziałem, że można się spotkać. Działo, chodź. Pobawimy się. Jakiś petentów? Brak, żadnych petentów. No, smutno. No ale cóż. Wysiądźmy z działa i ruszmy na poszukiwania karty pamięci. Kto nas powinien wynotyzować? O, tutaj mi panowie. Wrzucimy sobie nogi niczym Spider-Man. I rzucamy za swoje koło. Ten pan już nam zdecydowanie nie będzie. Dobrze, tutaj trzeba posprzątać. Ładować, już mamy granaty i ruszamy o kartę pamięci. O, jeszcze zgarniemy trochę gotówki po drodze. Jest,
Ajajaj. A no, podejdź. No jest, zgarnialiśmy gotówkę. Mamy PDA. Rico, one of the soldiers is making a run for it with the memory card. Wędkę. Będziemy teraz ją przemieszczać. Otwórz spadochron. Spadochron. No ale dobrze, to teraz wam pokażę, jak Talina potrafi ułatwić życie. Hop. I hop. I tak naprawdę można pokonać długi dystans. A, tak, pięknie. Ale teraz musimy sobie kawałek podejść. Strzelimy się w latarnię, podciągniemy. I już jesteśmy. Niestety nie możemy z wiszanków na ulicy sypać. Odlecamy granatami. A, chętnie mi to zrobił, ale dobrze. Drop the memory card. Get it quick. Dobra. I już na linię szybko mamy kartę pamięci i use the grappling hook to latch onto the chopper hull. I'll drop you off so you can pick up the last memory card. Jako że gra jest, na razie gra jest jakoś, no jest grą samodboxową, czyli nie ma tej tak wyraźnie oddzielonych poszczególnych części. Tak, na przykład jest to w Call of Duty. Ani nie jest dzielona na mecze jak World of Tanks, więc tutaj raczej będę się posiłkował długością nagrania niż tym, jak wiele rzeczy zrealizowałem. Już jest około 9 minut, więc jeszcze drugie tyle uda nam się zrealizować. Teraz taki krótki wątek. A możemy sobie postrzelać do silosu i uświetlić ten przelot fajerwerka. O, oh, wow. Hej, ale jest radaru. I teraz idziemy tam. Ok, i lecimy z tym. Ops. Dobrze. Teraz spójrzcie, co się będzie. No nie. Zapomniany. Bo nie odbiorę sobie tej zabawy z użycia działka systemu Jatlinu. Nawet nie wiecie, jak bardzo możecie cieszyć dużych chłopów. Tak, idziemy już sobie tutaj z niego. Wstawaj! Gdzie jest? Się stracił mój karabinarz. Dobrze, na szczęście tu jest drugi. Więc nie wszystko stracone. Nie ma co płakać. Ściągamy. I ruszamy po... Właściwie ruszamy co? No a teraz będziemy niszczyć. Nic nowego. Oj, właśnie widzicie, jak tam poszła rakieta, niczym balon. Pewne... O Jezu, ale mi przyciąga. Kolejny tak samo. Good job. Nie skończyła się amunicji i pozwól, żeby bawić się w ten surowy ryt. No, tutaj nie ma rzeczy, której... Ja sam są rzeczy niezniszczalne, ale bardzo dużo rzeczy jest zniszczalne, co naprawdę powoduje małą radę. Ale teraz to się nie zniszczalne. Ciężko, ale już po problemie. Coś jeszcze można by zniszczyć, ale nie wiem co. This is getting ridiculous, Kane. Okay, ale już next time it's you on the ground and me in the chopper. Loli, więc oddajemy działko. Odbiegniemy pod helikopter, podczepimy się na damkę. Co to tam eksploduje? A, wróciłem
no nie ważne. Teraz zakończyliśmy misję z kartami. Więc ruszamy na dalsze przygody. Po dalsze przygody. Właściwie się przepraszam. Trochę też nie jestem nagrywany. Jest sobota wieczór. Znaczy nagrywam sobotę wieczór, gdyż jutro nie będę miał czasu na nagranie. I chcę właśnie puścić film do przesłania. So much for the element of surprise. Yeah? No, You got the memory card. So I guess we're still one step ahead. And where does that step? Dobra, nieważne. Przewijmy to, gdyż taka pogadanka do niczego nas nie zaprowadzi. No, to też przewinę. No, przepraszam, będę przewijał takie nudawe filmy. Wiem, że może niektórzy z was chcieliby to znać. Poznać, jak tutaj w ogóle się no, w nią wgłębić, tak? Dobra, nieważne. Już zaczynamy pierwszą misję. Tutaj nie mam amunicji. No nie mam amunicji. No to zasypmy ich granatami. Wielką rewolucję. Dzień dobry. Ups, to nie był dobry pomysł. Dobra, nie chcę coś, no. A, czegoś cięższego. I teraz chwila, żeby się zregenerować. Dobra, okay, nieważne. O, teraz pokażę jedną z ciekawszych rzeczy w tej grze. I hop. A. Siadaj do auta. I teraz spójrzcie, co się działo. Szczęściowo Lina się odczepiła. Dobra, to teraz mistrz kierownicy. Będzie mówił mistrz kierownicy. Dobra, i pan. Dziękujemy. O Jezu! Ale lipa. Dobra, nie bawimy się w autka, bo mi to nie wyjdzie zbyt dobrze. Lecimy na linie i nogach. Gdyby tak się wczytywało szybciej. Taka pustka się robi. Pusto. No! Dobrze, ruszam do boju. Do sadzenia kartofli. Nie, kartofle sadziliśmy w Call of Duty. Tutaj nie będą nam potrzebne. Tylko od razu wymieniliśmy załadowany pistolet. Cześć, stopki. Cóż pan mówił? A przetestujemy. Dobre, dobra zabawa. Powiem, że jest bardzo sadystyczna, ale fajnie. A pan już cięższy. Co to jest? O, ekspert z ładunkami wybuchowymi. Dzień dobry. Mam coś dla pana. Widać, że bombowy gość. Wie jak się ma. Już. Pancerza. Co pan miał? Pistolet maszynowy. Pistolet maszynowy się przyda. No te wybuchowe są, więc... Ruszamy wspinaczkę wysoko w górze. Hops. No to jest niesamowite. Ciężko mi wyrazić, co czuję. To jest niesamowite, tak sobie latać między budynkami i
No, no ciężko to opisać. No, no. Brak mi słów, prawda? No, jaką radość to sprawia? No, krzyczałbym, ale nie, bo nie mieszkam sami. Skończyłoby się to suszeniem głowy, że mam się zamknąć. Chyba nie ma końca o to chodziło. Dobrze, już mam trochę cięższą spławkę. Chociaż nie ukrywam, świetnie się bawiłem za pomocą dobrze. 2, 4, 1. I już bombę rozbroiłem. Teraz przeskoczyłem sobie na drugi budynek. Ach, no, jest. I hops. Dzień dobry. Ammo, ammo. I znowu przystępujemy do rozbrojenia bomby. Bomba rozbrojona, więc teraz czekamy na... Przydałby się karabin maszynowy, nie ukrywam. Bo było wiele łatwiej być. Żeby też było. Kolegę. Ale chyba... O, to już tak. Reload. I idziemy. Cóż by się teraz mógł dodać? Jest chyba cały film. Ostrą zabawę z pomocą kopalnika i zdrowego pistoletu. Ups. Czyżby czegoś brakło? No, więc trzeba pijać i nie pomóc. Nie da się, nie? Hop. Hop. Dzień dobry. Sanka. Bardzo na miejscu. I to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że nie wysuszyłem papierowo zbyt bardzo. Dokończymy. Więc mam nadzieję, by się wam podobało. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. To był papier i tropikalny rozbawczy House 2. My beautiful car in the ditch!